Następny przystanek. Dworzec Centralny. Warsaw Central Railway Station. Wielki z prawej strony Pałac Kultury i Nauki jest prezentem od Związku Radzieckiego dla Warszawy. Oddany do użytku w 1956 roku pałac został zaprojektowany przez Lewarów Niemal. Według legend, prezydent Bolesław Bierut usłyszał pytanie, czy chcesz mieć w Warszawie pałac? Bierut myślał, że pałac jest tylko dla niego. I to tłumaczy, dlaczego tak długo czekaliśmy na metro w stolicy. Przystanek na żądanie. Rondo ONZ. Położony na przecięciu ulic Świętokrzyskiej, Prostej i Alei Jana Pawła II. Utworzono je w 1965 roku, zupełnie zmieniając siatkę ulic niszczonego powoli miasta. Obecną nazwę nadano w 1986 roku, upamiętniając pokojową organizację Narodów Zjednoczonych. Wśród grabaczy chmur takich jak Rondo 1, Sky Sava, uchowały się dwa pomniki historii. Niskie, przytłoczone innymi gdyby kanał. Kamienice wybudowane w 1880 roku, w 1911 roku. Z jednej z nich przyszedł... Przystanek na żądanie. Rondo ONZ. Położony na przecięciu ulic Świętokrzyskiej, Prostej i Alei Jana Pawła II. Osiedle założono je w 1900. Położony na przecięciu ulic Świętokrzyskiej, Prostej i Alei Jana Pawła II. Jest prezentem od 1960 dla Warszawy. Zupełnie zmieniając siatkę ulic niszczonego powoli miasta. Obecną nazwę nadano w 1985 przez Lewarów Niemal. Upamiętniając pokojową organizację Narodów Zjednoczonych, Bolesław Bierut usłyszał pytanie, jak czy chcesz mieć w Warszawie pałac, uchowały się dwa pomniki historii. Bierut myślał, że pałac jest tylko dla niego. Kamienice wybudowane w 1880 roku czekaliśmy na metro w 1911 roku. Przystanek na żądanie. Poległy w grupie warszawskiej w 1920 roku. Rondo otacza wybudowane w latach 1965-72. Osiedle za żelazną bramą. Przystanek na żądanie. Przystanek na żądanie. Przystanek na żądanie. Rondo do Warszawy. Zmieniając Warszawa przechodziła szczonego położy miasta. Położone na przecięciu ulicy Prostej, Towarowej i Alei Niepodległości. Powstało w 1951 roku jako część powojennej odbudowy Warszawy, kiedy Warszawa przechodziła intensywną przemianę urbanistyczną. Takich jak Jasno Przypłacione i Generalnego Ignacego Daszyńskiego, jednego z przywódców ruchu socjalistycznego, nadano w 1991 roku. Wokół Ronda, w otoczeniu nowoczesnych biurowców takich jak Warsaw Spire i Generation Park, wciąż znajdują się historyczne ślady przeszłości. Z dawnych czasów przetrwała kamienica wybudowana w latach 30. XX wieku oraz budynek dawnej fabryki Norwina, która po renowacji służy jako przestrzeń kulturalno-biurowa. Rondo otacza także osiedle mieszkaniowe powstałe w latach 70. na dawnych terenach przemysłowych Woli. Przystanek na żądanie. Rondo Daszyńskiego. Położone na przecięciu ulicy Prostej, Towarowej i Alei Niepodległości. Powstało w 1951 roku jako część powojennej odbudowy Warszawy, kiedy Warszawa przechodziła intensywną przemianę urbanistyczną. Obecną nazwę, upamiętniającą Ignacego Daszyńskiego, jednego z przywódców ruchu socjalistycznego, nadano w 1991 roku. Wokół Ronda, w otoczeniu nowoczesnych biurowców takich jak Warsaw Spire i Generation Park, wciąż znajdują się historyczne ślady przeszłości. Z dawnych czasów przetrwała kamienica wybudowana w latach 30. XX wieku oraz budynek dawnej fabryki Norwina, która po renowacji służy jako przestrzeń kulturalno-biurowa. Rondo otacza także osiedle mieszkaniowe powstałe w latach 70. na dawnych terenach przemysłowych Woli. Przystanek na żądanie. Muzeum Powstania Warszawskiego. The Warsaw Rising Museum. Przystanek Muzeum Powstania Warszawskiego. The Warsaw Rising Museum. Następny przystanek Okopowa. Przystanek na żądanie.
Przystanek Okopowa. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Zajezdnia Wola. Zajezdnia Wola, zlokalizowana przy ulicy Młynarskiej, działa od 1903 roku i nadal pełni ważną rolę w obsłudze warszawskich tramwajów. Choć została częściowo zniszczona podczas Powstania Warszawskiego. Odbudowano ją po wojnie. Zajezdnia nie tylko obsługuje ruch tramwajowy, ale także jest istotnym elementem historii miasta, związanym z wieloma wydarzeniami. Tym protestami robotniczymi w czasach PRL. Przystanek Zajezdnia Wola. Zajezdnia Wola, zlokalizowana przy ulicy Młynarskiej, działa od 1903 roku i nadal pełni ważną rolę w obsłudze warszawskich tramwajów. Została częściowo zniszczona podczas Powstania Warszawskiego. Odbudowano ją po wojnie. Zajezdnia nie tylko obsługuje ruch tramwajowy, ale także jest istotnym elementem historii miasta, związanym z wieloma wydarzeniami. W tym protestami robotniczymi w czasach PRL. Następny przystanek. Metro Płocka. Stacja Metro Płocka, otwarta w 2020 roku, znajduje się na Warszawskiej Woli, przy skrzyżowaniu ulic Płockiej i Wolskiej. To nowoczesna, przestronna stacja, której wystrój nawiązuje do historii dzielnicy. Jednak to, co przyciąga największą uwagę, to niezwykłe znalezisko odkryte podczas budowy szczątki dinozaurów. W trakcie prac natrafiono na kości prehistorycznych stworzeń, co było sensacją archeologiczną. Obecnie te skamieniałości są wyeksponowane na stacji, tworząc unikalną atrakcję dla pasażerów. Można je podziwiać w specjalnych gablotach, które przypominają o dawnych czasach, kiedy na tych terenach żyły dinozaury. Przystanek na żądanie. Przystanek Metro Płocka. Stacja Metro Płocka, otwarta w 2020 roku, znajduje się na Warszawskiej Woli, przy skrzyżowaniu ulic Płockiej i Wolskiej. To nowoczesna, przestronna stacja, której wystrój nawiązuje do historii dzielnicy. Jednak to, co przyciąga największą uwagę, to niezwykłe znalezisko odkryte podczas budowy szczątki dinozaurów. W trakcie prac natrafiono na kości prehistorycznych stworzeń, co było sensacją archeologiczną. Obecnie te skamieniałości są wyeksponowane na stacji, tworząc unikalną atrakcję dla pasażerów. Można je podziwiać w specjalnych gablotach, które przypominają o dawnych czasach, kiedy na tych terenach żyły dinozaury. Przystanek na żądanie. PKP Wola, Polska. Przystanek na żądanie. Przystanek PKP Wola, Polska. Przystanek na żądanie. Następny przystanek PKP Wola, Kasprzaka. Przystanek na żądanie.
Przystanek PKP Wola Kasprzaka. Przystanek na żądanie. Następny przystanek Szpital Wolski. Szpital Wolski imienia dr Anny Gostyńskiej, znajdujący się przy ulicy Kasprzaka w Warszawie, to jedna z najważniejszych placówek medycznych na Woli. Założony w 1935 roku, od początku swojego istnienia pełnił kluczową rolę w opiece zdrowotnej mieszkańców tej części miasta. Podczas II wojny światowej szpital był świadkiem dramatycznych wydarzeń. W trakcie powstania warszawskiego personel medyczny pomagał powstańcom i cywilom, mimo okupacyjnych represji. Po wojnie placówka została odbudowana i rozbudowana. Dziś Szpital Wolski oferuje szeroki zakres usług medycznych, specjalizując się w wielu dziedzinach, takich jak chirurgia, kardiologia czy ortopedia. Przystanek Szpital Wolski. Szpital Wolski imienia dr Anny Gostyńskiej, znajdujący się przy ulicy Kasprzaka w Warszawie, to jedna z najważniejszych placówek medycznych na Woli. Założony w 1935 roku, od początku swojego istnienia pełnił kluczową rolę w opiece zdrowotnej mieszkańców tej części miasta. Podczas II wojny światowej szpital był świadkiem dramatycznych wydarzeń. W trakcie powstania warszawskiego personel medyczny pomagał powstańcom i cywilom, mimo okupacyjnych represji. Po wojnie placówka została odbudowana i rozbudowana. Dziś Szpital Wolski oferuje szeroki zakres usług medycznych, specjalizując się w wielu dziedzinach, takich jak chirurgia, kardiologia czy ortopedia. Następny przystanek Rondo Daszyńskiego. Przystanek na żądanie. Przystanek Rondo Daszyńskiego. Przystanek na żądanie. Następny przystanek Plac Zawiszy. Przystanek na żądanie.
Następny przystanek, plac Narutowicza. Plac Zawiszy. Przystanek Plac Zawiszy. Przystanek na żądanie. Następny przystanek Raszyńska. Przystanek na żądanie. Przystanek Raszyńska. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Plac Narutowicza. Plac Narutowicza, położony na warszawskiej Ochocie, jest jednym z ważniejszych punktów tej dzielnicy. Powstał w latach 20. XX wieku i nazwany został na cześć Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta Polski. Centralnym punktem placu jest charakterystyczny kościół świętego Jakuba, którego budowa rozpoczęła się w 1910 roku. Plac Narutowicza był kluczowym miejscem w czasie II wojny światowej, a po wojnie stanowił ważny węzeł komunikacyjny. Obecnie otaczają go zarówno zabytkowe kamienice, jak i nowoczesna zabudowa, tworząc przestrzeń łączącą historię z codziennym życiem mieszkańców. Przystanek Plac Narutowicza. Plac Narutowicza, położony na warszawskiej Ochocie, jest jednym z ważniejszych punktów tej dzielnicy. Powstał w latach 20. wieku i nazwany został na cześć Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta Polski. Centralnym punktem placu jest charakterystyczny kościół świętego Jakuba, którego budowa rozpoczęła się w 1910 roku. Plac Narutowicza był kluczowym miejscem w czasie II wojny światowej, a po wojnie stanowił ważny węzeł komunikacyjny. Obecnie otaczają go zarówno zabytkowe kamienice, jak i nowoczesna zabudowa, tworząc przestrzeń łączącą historię z codziennym życiem mieszkańców. Następny przystanek – Hala Kopińska. Przystanek na żądanie. Przystanek Hala Kopińska. Przystanek na żądanie.
Następny przystanek urbanistów. Przystanek na żądanie. Przystanek urbanistów. Przystanek na żądanie. Następny przystanek Hale Banacha. Hale Banacha, zlokalizowane przy ulicy Krujeckiej na warszawskiej Ochocie, to jedno z najstarszych i najbardziej znanych targowisk w stolicy. Powstały w latach 80. XX wieku, zastępując wcześniejsze bazary działające w tej okolicy. Hale Banacha oferują szeroki asortyment produktów, od świeżych owoców i warzyw, przez mięso, ryby, po odzież i artykuły gospodarstwa domowego. Miejsce to jest ważnym punktem zakupowym dla mieszkańców dzielnicy, zachowując charakter tradycyjnego targowiska. Pomimo licznych modernizacji, Hale Banacha wciąż przyciągają klientów autentycznych, lokalnym klimatem. Przystanek na żądanie. Przystanek Hale Banacha. Hale Banacha, zlokalizowane przy ulicy Krujeckiej na warszawskiej Ochocie, to jedno z najstarszych i najbardziej znanych targowisk w stolicy. Powstały w latach 80. XX wieku, zastępując wcześniejsze bazary działające w tej okolicy. Hale Banacha oferują szeroki asortyment produktów, od świeżych owoców i warzyw, przez mięso, ryby, po odzież i artykuły gospodarstwa domowego. Miejsce to jest ważnym punktem zakupowym dla mieszkańców dzielnicy, zachowując charakter tradycyjnego targowiska. Pomimo licznych modernizacji, Hale Banacha wciąż przyciągają klientów autentycznych, lokalnym klimatem. Przystanek na żądanie. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przystanek na żądanie. Przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przystanek na żądanie. Następny przystanek Och Teatr. Ochota Teatr, założony w 1970 roku, jest jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych warszawskiej dzielnicy Ochota. Powstał z inicjatywy słynnego reżysera i pedagoga Jana Machulskiego,
który chciał stworzyć miejsce otwarte na młodych aktorów i nowe formy teatralne. Teatr ten znany jest z ambitnych przedstawień, łączących klasykę z nowoczesnymi interpretacjami oraz promocji młodych talentów. Oprócz regularnych spektakli, Teatr Ochoty prowadzi działalność edukacyjną, oferując warsztaty i kursy teatralne. Jest to miejsce cenione za kameralną atmosferę i zaangażowanie w rozwój młodego pokolenia artystów. Następny przystanek. Przystanek Narutowicza. Och Teatr. Ochota Teatr, założony w 1970 roku, jest jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych warszawskiej dzielnicy Ochota. Powstał z inicjatywy słynnego reżysera i pedagoga Jana Machulskiego, który chciał stworzyć miejsce otwarte na młodych aktorów i nowe formy teatralne. Teatr ten znany jest z ambitnych przedstawień, łączących klasykę z nowoczesnymi interpretacjami oraz promocji młodych talentów. Oprócz regularnych spektakli, Teatr Ochoty prowadzi działalność edukacyjną, oferując warsztaty i kursy teatralne. Jest to miejsce cenione za kameralną atmosferę i zaangażowanie w rozwój młodego pokolenia artystów. Następny przystanek. Przystanek Plac Narutowicza. Przystanek na żądanie. Przystanek Raszyńska. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Plac Zawiszy. Przystanek na żądanie. Przystanek Plac Zawiszy. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Plac Starynkiewicza. Plac Starynkiewicza, znajdujący się w śródmieściu Warszawy, został nazwany na cześć Sokratesa Starynkiewicza, prezydenta miasta w XIX wieku. Powstał pod koniec XIX wieku i jest ważnym punktem komunikacyjnym. Wokół placu znajdują się kluczowe budynki, takie jak szpitale i instytucje publiczne. Przystanek Plac Starynkiewicza. Plac Starynkiewicza, znajdujący się w śródmieściu Warszawy, został nazwany na cześć Sokratesa Starynkiewicza, prezydenta miasta w XIX wieku. Powstał pod koniec XIX wieku i jest ważnym punktem komunikacyjnym. Wokół placu znajdują się kluczowe budynki, takie jak szpitale i instytucje publiczne. Następny przystanek. Dworzec Centralny. Warsaw Central Railway Station. Drodzy pasażerowie, powoli zbliżamy się do końca trasy linii 100. Dziękujemy za ten wspaniały przejazd. Pozdrawiają wszyscy deweloperzy, moderatorzy oraz dyrektorzy.
Warszawskie linie turystyczne. Przystanek Dworzec Centralny. Warsaw Central Railway. Przystanek końcowy. Prosimy o drodzy opuszczenie pojazdu. Powoli zbliżamy się do końca trasy linii 100. Dziękujemy za ten wspaniały przejazd. Pozdrawiają wszyscy deweloperzy.